Poranek Radia Tok FM. Ten tablet to... pana ucieszył wczoraj, czy zmartwił? Znaczy, wiecie co, można by starać się szukać jakichś żartobliwych... Nie, właśnie nie, całkiem poważnie zadaję to pytanie. Nie, to martwi, zresztą nie ukrywałem. Nie, byłem aż zaskoczony, bo oczywiście byłem przygotowany do tego wczorajszego dnia wcześniej. Przez kilkanaście godzin zastanawiałem się, w jaki sposób podołać roli, w jakim sensie obrońcy status quo, jako premier nie mogę wzywać do zmian czy do rewolucji, a po 5 latach rządów, w czasie kryzysu, choćby bezrobocia, o którym pan wspomniał, stawać na barykadzie po to, żeby mówić, nie jest wcale tak źle, to jest rola bardzo niewygodna. Więc jak się panowie domyślacie, zastanawiałem się, co tak naprawdę jest właśnie istotą tego problemu. I nie miałem tego wczorajszego dnia. I nie miałem wątpliwości, że ta polityczna gra prezesa Kaczyńskiego nie jest tak naprawdę grą o to, żeby ludziom się żyło lepiej, tylko jest grą o to, żeby koniecznie wrócić do władzy. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I że w związku z tym posługuje się pewnymi nieadekwatnymi do rzeczywistości, ale przydatnymi w jego taktyce instrumentami. Jak zobaczyłem go z tabletem, to zrozumiałem, że akurat ta moja obawa to jest sedno problemu. Bo Jarosław Kaczyński wczoraj pokazał się w roli dla siebie bardzo nienaturalnej. No to było widać. I nie mówię tego złośliwie, no, ale to w ogóle jest nienaturalna rola dla poważnego człowieka. Tego typu przedstawienia, jakie zafundował Sejmowi i Polakom. Ale jest gotów nie po raz pierwszy zagrać nienaturalną dla siebie rolę, po to, żeby uzyskać efekt zupełnie niezwiązany z treścią w tej roli zapisaną. I uzyskał? To nie jest... polityka nie rozgrywa się poprzez jedno zdarzenie, szczególnie nie poprzez gadżety, bo na pewno zakończył się jeden etap, bo Jarosław Kaczyński przy wszystkich swoich wadach, w mojej ocenie, to są wady groźne dla Polski, ale trzymał jeszcze ten... powiedziałbym trochę oldschoolowy fason, który mi odpowiada, to znaczy, że politycy nie biegają z gadżetami, przynajmniej po sali sejmowej. I w tym sensie dołączył do mistrzów gatunku. Ziobry, Leppera, Janusza Palikota. A